Z tymi zbojami. Brawo, Maciej! Tak, to występujemy w zasadzie. My na razie Marcin z panem mecenasem rozmawia, bo pan mecenas nie mógł przybyć, ale super wiadomość jest, to będzie bardzo ważny wyrok, dlatego że ta firma jest międzynarodową korporacją, także to nie tylko u nas się odbije na im czkawką wszystko, co narobili. Dobrze, oddaję głos Marcinowi. Szanowni Państwo, chciałem podziękować w szczególności mecenasowi Mateuszowi Świderskiemu, który naprawdę stanął na wysokości. Chciałem podziękować Zygiemu, który naprawdę w tej sytuacji bardzo wiele pomagał, a w szczególności przygotowywał też pis procesowy. I duża wiedza jego w tej materii na temat i zasad produkcji żywności. Ale też chciałem podziękować wam za, szczególnie za wsparcie, które tutaj zawsze mogę od was otrzymać. Moi drodzy, to bardzo ważny dzień. To bardzo ważny dzień, który sąd pokazał, że mówimy prawdę. Prawdę w oparciu o raporty Najwyższej Izby Kontroli. Że korporacje starają się wykorzystywać, moi drodzy, sądy do walki z ludźmi, którzy przeciwstawiają się takiej sytuacji, a w szczególności w interesie tych najmłodszych. Moi drodzy, to Ministerstwo Rolnictwa, to Ministerstwo Zdrowia, to one powinny tak naprawdę kontrolować i podnosić to, o czym mówimy. Co z tego, że zostały zrobione raporty, że wydano setki tysięcy złotych, jak dzieci sędziów, prokuratorów, policjantów i każdego obywatela są trute. Ponieważ to, co jest zapisane w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, jest prawdą. A jeżeli, moi drodzy, Najwyższa Izba Kontroli w wyniku swoich badań stwierdziła, że mamy do czynienia z przekroczeniem norm o 681% ADI, czyli związków chemicznych w żywności, dla dzieci do lat 10, co zostało podniesione też w uzasadnieniu faktycznym przez sędziego, to jest sytuacja karygodna. Gdzie dzisiaj jest prokuratura? Gdzie dzisiaj, moi drodzy, jest państwo, które powinno stać na straży ochrony polityki zdrowotnej? To dlatego mamy tak nadmierną ilość chorób nowotworowych. To dlatego właśnie, że takie korporacje rozprzestrzeniły się po Polsce. Mamy zniszczone rolnictwo. Ale dzisiaj, gdyby tu byli, moi drodzy wszyscy, od kamratów, od lata, moi drodzy, od wszystkich środowisk, które podnoszą, że w naszym kraju źle. Ja jadę, bo z ambasady musiał pan dziękujemy, panie doktorze, że pan znowu. Ale moi drodzy, na razie, trzymajcie się. Oni nie chcą tego głosić. Dlaczego? Nie wiem. Ja naprawdę nie mam nic do środowiska kamrackiego czy Wata, ale mówię cały czas. Pamiętajcie, niezależnie od tego, jakie będzie środowisko, czy to będzie środowisko takie, czy takie, czy będą to, moi drodzy, Syryjczycy, to ta sama konwencja praw człowieka i ta sama konwencja praw dziecka obliguje nas do tego, żebyśmy przestrzegali zasad ochrony życia. Od poczęcia, moi drodzy, aż do śmierci. To Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego oszukało konsumentów, rolników i każdego człowieka na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wykorzystując, moi drodzy, policję, wykorzystując sądy, wykorzystując prokuraturę przeciwko nam. Jak, zobaczcie, długie macki mają korporacje i przedstawiciele partii politycznej. To, o czym mówię, że wytoczyli mi 30 parę procesów sądowych od wykroczeń poprzez sprawy karne. A dlaczego? Dlatego, że mówię, że te dzieci, które są, moi drodzy, są trute w Polsce.
A na to jest przyzwolenie strony rządowej, między innymi takiego ministra rolnictwa, który wydaje on jest to osobowo zgodę na wprowadzanie środków ochrony roślin, które tak naprawdę uznane przez prokuraturę są za truciznę wysokotoksyczną.